Stal Profil od dziś może powiedzieć, że jest laureatem platynowej statuetki lidera polskiego biznesu. Gratulacje. Jakie to uczucie było odbierać na scenie tę właśnie historyczną, bo po raz pierwszy wręczaną statuetkę i nagrodę? Uczucie wielkiej dumy z osiągnięć, z pracowników, z ciężkiej pracy, która została przez kogoś tam dostrzeżona. I również z tego, że udało się pod moim przewodnictwem tą statuetkę osiągnąć. To co Pana zdaniem zdecydowało o tym, że tę statuetkę otrzymaliście? Jaka jest tajemnica tego Waszego sukcesu? Ciężką pracą, każdą złotówkę tych kapitału zdobywaliśmy sami. Zbudowaliśmy ogromny potencjał ludzki, ogromny potencjał materialny, ogromny potencjał organizacyjny, finansowy, który w tej chwili procentuje właśnie w postaci radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach na rynku. A jak długo należycie już do Business Center Club i co Wam daje ta przynależność? Do Business Center Club należymy od bardzo dawna. To myślę, że to jest już ponad 20 lat. Ta przynależność daje nam prestiż, daje nam możliwość kontaktów biznesowych, ale przede wszystkim możliwość artykułowania naszych oczekiwań w stosunku do czynników rządowych, do władz ustawodawczych, do władz wykonawczych. Sami w pojedynkę nie bylibyśmy mogli tego wyrażać, natomiast głos kilkuset przedsiębiorców wyrażony razem musi być wzięty pod uwagę. Przedsiębiorcy w naszym kraju od kilku lat działają w bardzo niestabilnych czasach. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Perspektywy też są niepewne, zarówno dla gospodarki, jak i geopolityczne. Jak sobie radzić jako osoba prowadząca duże przedsiębiorstwo w takim czasie trudnym? Przede wszystkim trzeba umieć zarządzać w kryzysie, umieć zarządzać ryzykami. Ja mam takie motto, że problemy rodzą się każdej nocy i każdego następnego dnia należy je natychmiast rozwiązywać. Rodzą się każdej nocy, dlatego że wczoraj ich nie było. Należy je rozwiązywać, dlatego że jutro będą nowe problemy. I zarządzanie ryzykami, przewidywanie ryzyk i skuteczne działanie w tym zakresie to jest podstawa funkcjonowania firmy w tak niestabilnych warunkach. Jakie stawiacie sobie najważniejsze cele, jakie wyzwania przed firmą Stal Profil? Oj, tych celów jest bardzo dużo. Przede wszystkim ten potencjał, który w tej chwili jest zbudowany, my w dalszym ciągu w tej sytuacji kryzysowej doskonalimy. Inwestujemy w sprzęt, w urządzenia, inwestujemy w ludzi, przygotowujemy się do sytuacji ożywienia gospodarczego. W tej chwili mamy bardzo głęboką zapaść na rynku, natomiast wybory i działania nowego rządu spowodowały to, że z nadzieją popatrzymy w przyszłość i jesteśmy pewni, że już pod koniec tego roku nastąpi znaczne ożywienie gospodarcze i wtedy potencjał naszej firmy ze zdwojoną siłą będzie mógł jeszcze być wykorzystany. Optymistyczna puenta naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję platynowej statuetki i życzę wielu dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.